Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie lubię już wariatów. W studenckich latach, trochę z przekory, a trochę z prowokatorskiego nawyku, z entuzjazmem rozwodziłem się na ich temat, by ożywiać przewidywalne rozmowy przewidywalnego towarzystwa, w jakim się obracałem. Nuda spowodowana szablonowością spotkań w środowisku akademickim, a także prymitywizm i hedonizm życia studenckiego same zachęcały do włożenia kija między szprychy, a słynni szaleńcy z powodzeniem za taki kij mogli posłużyć. Wariaci zagraniczni jak Charlie Manson, a także krajowi jak Bogdan Kaczmajor dla opinii publicznej byli szwarcharakterami, ale posiadali w sobie pierwiastek niejednoznaczności. Mały, ale wystarczający do uprawiania przekornej apologii ich postaci. Niestety to przyzwyczajenie przeniosło się z wariatów świata sztuki, ezoteryki na aktorów sceny politycznej. I tak, niezwykle interesujący dla młodego umysłu, zaczęli wydawać się radykałowie, możliwie daleko kontestujący polski dyskurs mainstreamowy. Jednak od dłuższego czasu fascynacja politwariatami zmieniła się w niechęć, a nawet potrzebę aktywnego przeciwstawienia się ich działalności i obserwując ostatnimi czasy różne reakcje społeczne, zjawisko to nie dotyczy wyłącznie mnie. Ewolucję mojej postawy wobec ich działań przedstawię Państwu w dzisiejszej audycji. Nazywam się Ludwik Pęzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Politwariactwo jest różnorodne, stopniowalne i występujące na całym spektrum poglądów politycznych, włącznie z jego centrum. Każdy postrzega granicę, od którego się ono rozpoczyna, w innym miejscu i dlatego nie może być mowy o jakimkolwiek konsensusie w jego zdefiniowaniu. Moja prywatna definicja osoby dotkniętej politszaleństwem nie ma charakteru klinicznego, gdyż politwariat jak najbardziej może mieścić się w psychicznej normie. Posiada jednak cechy, które w zależności od naszego nastawienia mogą być postrzegane jako cnoty lub ułomności. Cechy te w czasach spokojnych potrafią przyciągać swoją barwnością i oryginalnością, lecz w tak zwanych czasach ciekawych mogą okazać się niebezpieczne dla nas wszystkich. W czasach spokojnych życie polityczno-społeczne jest nieznośnie przewidywalne. Rytualne wymiany ciosów w walce partyjnej układają się w nużący rytm, a podejmowane przez media próby podgrzewania nastrojów społecznych dla wprawnego obserwatora tchną intelektualną nędzą i nieznośną oczywistością. Postępująca inflacja politycznych trzęsień ziemi, szoków i game changerów sprawia, że trudno nam odróżnić wydarzenie istotne od nieistotnego. Wszystko więc zlewa się we wstrętną, mdłą infomasę. Na te seryjnie produkowane przez media podgrzewacze nastrojów nabierają się szczególnie wrażliwi emocjonalnie albo mało wnikliwi. Obserwatorzy nie potrafiący dostrzec pewnych łatwo uchwytnych prawidłowości życia politycznego. Zdarza się zatem, że tęsknią za czymś ożywczym, czymś co przerwie ten powodujący nudności rytm. Linie polityczne największych kanałów telewizyjnych i tytułów prasowych bywają jednak zbyt stonowane, by dopuszczać do głosu radykalnych nonkonformistów. Tym ostatnim wzmacniacz wręczył dopiero internet. Pewnie pamiętamy, jak w pewnym momencie donośnie zabrzmiał głos tych nie wpisujących się w dominujący spór polityczny. Ludzi, którzy podważają założenia podzielane nawet przez walczących ze sobą dużych graczy. Wysłuchanie treści przez nich głoszonych wywoływało dysonans, gdyż nagle tezy dla nas tak oczywiste, że aż niedostrzegalne, poddane zostały w wątpliwość. Zmuszało nas to do pracy intelektualnej, dzięki której chcieliśmy pozbyć się nieprzyjemnego uczucia towarzyszącemu temu dysonansowi. Pragnęliśmy rozwiązać zagadkę. Czy tak nadzwyczajne tezy są zwykłym bajdurzeniem, czy może ściągają nam klapki z oczu, kwalifikując nas do grona tych bardziej świadomych? Oglądaliśmy występy ultra-nonkonformistów z początkowym niedowierzaniem, ale wyraźnie zaintrygowani. Zauważaliśmy, że wiele nonkonformistycznych tez jest prawdziwych, a działań słusznych.
Teraz jednak dożyliśmy czasów ciekawych. I zauważamy, że ci ludzie ciągle głoszą niemal same nonkonformistyczne tezy, niezależnie od bieżącego tematu. Niezależnie od tego, co mówi się w głównym nurcie, a jest on dla takiego nonkonformisty zły sam w sobie, słyszymy od nich coś albo przeciwnego, albo unieważniającego. Problemy, które uważamy za najważniejsze, są w rzeczywistości zasłoną dla tych prawdziwych. Słyszymy, że dominujący dyskurs i główna debata publiczna to trawienie pożywienia dla idiotów. Wysokiej jakości spektakl mający na celu odwrócenie naszej uwagi. To, o czym pisze się w wysokonakładowej prasie lub mówi w najchętniej oglądanych telewizjach, jest albo nieprawdą, albo fałszywą narracją. W czasach spokoju było to zabawne, ciekawe, ożywcze. Nagle jednak wyłania się moment graniczny, w którym nasza względna pewność jutra znika jak kamfora. Zaraz zdecyduje się nasze być albo nie być. Porzucamy więc wszelkie rozrywki, eksperymentalne rozważania, intelektualną kontestację i dążenie do bycia ofowym. Trzeba skoncentrować się na przetrwaniu tu i teraz. I okazuje się, że nonkonformista pozostaje nonkonformistą również i w najbardziej podstawowych kwestiach. Zza horyzontu wyłania się coś na kształt góry lodowej, a nasz statek płynie dokładnie w jej kierunku. Na pokładzie następuje poruszenie, lecz konsekwentny nonkonformista powiada: spokojnie, przecież to nie żadna góra, tylko atrapa. Nawet co bardziej sceptyczni pasażerowie nigdy by na to sami z siebie nie wpadli, ale wysłuchują z zainteresowaniem tej oryginalnej tezy. Nie chcą być jak tłum, łatwo poddający się psychozie. Pragną zaznaczyć własną odrębność i niezależność myślenia. Pozostają więc nieporuszeni, powątpiewając w zagrożenie lub nawet z niego kpiąc. Statek płynie dalej, a obiekt, który wyrasta na jego drodze, zaczyna jednak górę lodową przypominać coraz bardziej. Jeżeli jest to atrapa, to naprawdę hiperrealistyczna. Ludzie wpadają w coraz większy popłoch, zaś nonkonformista kpi z głupoty ciżby, która daje się nabrać na kartonową iluzję. Jednak im bardziej przybliżamy się do tego obiektu, im bardziej górę on przypomina, tym bardziej truchleją nawet zatwardziali powątpiewacze i próbują nonkonformiście wytłumaczyć, że nadłożenie drogi w celu ominięcia potencjalnego zagrożenia i straty w związku z tym poniesione będą znacznie mniejsze, aniżeli zderzenie się z tym czymś. No a przecież wykluczyć w 100%, że mamy do czynienia z górą lodową, się nie da. Ten jednak pozostaje wierny sobie, oskarżając przyjaciół, że ulegli stadnym instynktom. Gdyby to on był kapitanem, kursu by nie zmienił. I gdyby rzeczywiście pełnił tę funkcję, pasażerowie na własnej skórze przekonaliby się, czy obiekt rzeczywiście jest górą, czy tylko atrapą. Gdy nastaje moment walki o przetrwanie, to co podziwialiśmy u politwariata, czyli nonkonformizm, okazuje się nieprzewidywalnością. Cecha ta wydawała nam się ciekawa, gdy naszą największą troską było zapełnienie naszego wolnego czasu pobudzającymi oryginalnością treściami. W czasach ciekawych nagle przeradza się ona jednak w śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak, nie lubię już wariatów za to, że są nieprzewidywalni, nawet wtedy, gdy ta przewidywalność jest niezbędna, by przeżyć. Lubiłem politwariatów, bo byli odważni. Będąc świadomym swojego upokarzającego niekiedy podporządkowania regułom społecznym, podziwiałem ich umiejętność pójścia pod prąd. Tym bardziej, że często walczyli o wolność nie tylko dla siebie, ale i innych. Wiedzieli, że w tym celu należy podłożyć ładunek wybuchowy pod cały skażony niewolą system. Szukali jego słabych punktów i w nie uderzali, szokując, depcząc reguły, łamiąc tabu, dokonując kolejnych transgresji. Młodej, łaknącej wolności osobie oczywiście bardzo się to podobało. Czuła się przy nich tchórzem, wyrzucała sobie, że nie znajdowała tak wiele odwagi, by zrealizować swoje aspołeczne pragnienia. Gdy zebrała się na odwagę, niekiedy pozwalała sobie na pewne, z początku niegroźne, z czasem coraz ryzykowniejsze wyskoki. Szybko jednak okazywało się, że ktoś ponosi tych wyskoków koszta i nie jest to tylko wyłącznie ich autor. Okazało się, że historycznie ograniczające reguły społeczne nie chcą dać się zniszczyć, bo gdy tylko udaje się jedną usunąć, na jej miejsce wyrasta podobna, jeszcze bardziej ograniczająca. Okazało się, że konsekwencji naszych działań nie ponosimy tylko my, ale i inni.
Okazało się, że to, co braliśmy za tchórzostwo, w dużej mierze było instynktem samozachowawczym, sumieniem czy troską o innych. Politwariaci na to nie zważają. Wmawiają nam, że lęk jest naszym największym przeciwnikiem. Co jednak, gdy lęk powstrzymuje nas przed wyrządzeniem dyskretnej szkody innym? W ich świecie jednak nie ma tych innych. Jest tylko nasza ścieżka życiowa, którą trzeba wypełnić wielkimi doznaniami bez względu na konsekwencje. Tak więc nie lubię już wariatów, bo są antyspołeczni. Lubiłem wariatów, bo byli wizjonerscy. Rozpościerali przed nami idee i wizje przyszłości, tłumacząc w przekonujący sposób, że one muszą się ziścić i że wynika to z jakichś obiektywnych praw rządzących światem. Nie wiem, czy kiedykolwiek w idee te wierzyłem i nawet nie zadawałem sobie pytania, czy rzeczywiście są one realne i czy wieszczona nieuniknioność nie jest przypadkiem fałszywym prorokowaniem. Dopiero z perspektywy czasu rozumiem, że wówczas nie interesowała mnie prawda, że ważniejsza była dla mnie estetyka politwariackich idei i wizji. Traktowałem te idee bardziej jak muzykę czy malarstwo. Tak jak mogłem posiadać swoje ulubione malowidło, tak posiadałem ulubioną wizję polityczną. Ulubioną, czyli najbardziej na mnie oddziałującą, choćby i była zupełnie nieprawdziwa i nierealizowalna. Ich realności bowiem nie badałem, bo kwestia ta, choć trudno mi dziś w to uwierzyć, zwyczajnie mnie nie interesowała. Jednak zwracanie uwagi w przypadku wizji społecznej wyłącznie na jej estetykę ma tyle samo sensu, co zwracanie uwagi w sztuce wyłącznie na jej realistyczność. Fatalne pomieszanie porządków. Zapominałem, że każda dziedzina ludzkiej działalności, w tym sztuka i polityka, pełnią dla ogółu konkretne funkcje, a swobodne dobieranie kryteriów, pod jakimi oceniamy skuteczność tej funkcjonalności, utrudnia lub uniemożliwia ich realizację. Z czasem utwierdziłem się w przekonaniu, że pomieszanie instytucji społecznych może doprowadzić do katastrofy. Dla przykładu, w pracy możemy się świetnie bawić, ale nie przyczynić się do wyprodukowania czegokolwiek istotnego, a w rozrywce możemy być produktywni, ale nawet o jotę się nie zregenerujemy. Pamiętajmy też, że rezygnacja z piękna społecznej idei czy wizji nie oznacza, że nie będziemy mogli doświadczać piękna w ogóle. Świat sztuki i natury jest na tyle bogaty, że może nam dostarczyć tyle piękna, ile zapragniemy. Nie musimy więc w sposób niebezpieczny dla naszej wspólnoty wybierać pięknej, lecz nierealnej wizji. Pójdę dalej. Idea społeczna może być nawet nudna, nieciekawa, absolutnie nieporywająca, byle spełniała swoją funkcję właściwego ułożenia stosunków społecznych w taki sposób, by jak najlepiej wiodło się ogółowi. Dlatego też nie lubię już wariatów, bo ich wizje, choć zajmujące, zwykle są odklejone od rzeczywistości, a tak naprawdę zbędne. Wreszcie, nie lubię wariatów za sztywność, którą kiedyś brałem za konsekwencję. Organizm, by przeżyć, musi dopasować się do zmian zachodzących w przyrodzie. Człowiek, by nie być śmiesznym, musi uwzględniać zmiany społeczne. I nie chodzi tu o porzucanie naszych wartości czy wysługiwanie się patologicznemu systemowi, ale o zmianę sposobu działania, gdy sytuacja tego wymaga. Bergson w swoim eseju o komizmie pisał, że śmiech jest mechanizmem mającym korygować nazbyt sztywne przywiązanie człowieka do przestarzałego sposobu działania, sposobu, który nie odpowiada już wymogom zmienionej rzeczywistości. Sposoby działania z poprzedniej epoki, często stosowane przez politwariatów, są zabawne w czasach spokojnych. Jednak gdy stawka staje się duża i trzeba działać szybko, ich brak elastyczności może doprowadzić do wielkiej porażki. Abstrahowanie od rzeczywistości jest jednak ich znakiem firmowym. Są jak Chaplin w nowoczesnych czasach, wykonujący nieadekwatne czynności fabryczne, gdy zmienia się sposób działania maszyny. A raczej jak karykatura tego Chaplina. Dlatego nie lubię już wariatów za ich nieśmieszną śmieszność i dramatyczną nieskuteczność. W całej tej rekonstrukcji mojego podejścia do zjawiska politwariactwa celowo nie użyłem żadnej ilustracji. Nie wspomniałem o żadnej powszechnie kojarzonej osobie publicznej. Zależało mi na tym, by ten opis był abstrakcyjny, by każdy mógł się w nim przejrzeć, niezależnie od swych sympatii politycznych.
Mam nadzieję, że wśród słuchaczy będą osoby, u których rodzą się podobne wątpliwości, a zreferowana ewolucja mojej własnej postawy ośmieli kogoś do wątpliwości tych rozwinięcia na swój własny sposób. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną audycję. Wysłuchali Państwo audycji radykalnego pasywisty pod tytułem Nie lubię już wariatów.